Jesteśmy nadal na przystani, z tyłu za nami piękna siedziba Joseph Conrad Yacht Club, a tutaj widzicie Państwo puchar, który ufundowała ambasada w Waszyngtonie. Był dzisiaj pan Ryszard Schnepp, a w tej chwili w rękach trzyma autor tego projektu, kontrkomandor pan Mirosław Niziński. I właśnie proszę powiedzieć parę słów na temat samego pucharu, no i oczywiście tej dzisiejszej pięknej imprezy. No więc sam pomysł wyszedł mniej więcej jakieś pół roku temu. Ambasador Schnepp, spotkałem go na lunchu w Chicago. Kiedy dowiedział się, że właśnie duża ilość osób jest zainteresowana żeglugą w Chicago, zaproponował, że ufunduje puchar ambasady Rzeczypospolitej Polskiej. No więc chętnie oczywiście zgodziliśmy się na to, ustaliliśmy datę. No i oczywiście miałem sporo problemów, żeby zbudować coś, co będzie aprobowane i przez ambasadę, i przez konsulat, i przez członków naszej organizacji. Także to było czterotygodniowy przetarg, ale w końcu udało się. No i wydaje mi się, że ostateczny rezultat jest rzeczywiście imponujący. Także cieszę się, że mieliśmy 13 jachtów. Walka była zacięta, pogoda była świetna, no ale osoba, która najbardziej była przygotowana, wygrała. Także gratuluję jeszcze raz załodze Yellow Mellow, tak? Kapitanowi Yellow Mellow świetną taktykę przeprowadzili, no i zdobyli pierwsze miejsce. Także ja obecnie jestem odpowiedzialny za wygrawerowanie jeszcze nazwy jachtu, nazwisk kapitanów, no i oddam to w ich ręce. Także no, udana impreza w naszym pojęciu. Dziękuję bardzo.